Kolory Portugalii. Reportaż Anny Gawrońskiej. Audycja powstała przy współpracy z biurem Hermes Travel. W Portugalii, a szczególnie w Lizbonie, można usłyszeć muzykę, której nie spotkamy w innym kraju. Pytamy Monikę Batista, licencjonowanego przewodnika po Portugalii, jaka to muzyka? Muzyką, która najbardziej kojarzy nam się z Portugalią obecnie, jest muzyka fado. I jest to muzyka, która jest najsilniej związana z Lizboną. Nie jest to muzyka całej Portugalii, jak się wbrew pozorom uważa. Trudno sobie wyobrażać, by na prowincji gdzieś głębokiej przy granicy z Hiszpanią były kluby fado, ponieważ jest to muzyka, która narodzi się w Lizbonie, jest to muzyka miasta. To nigdy nie będzie muzyka prowincji, to będzie muzyka miasta, tego miasta, Lizbony, powstanie w początkach XIX wieku. I teraz sobie wyobraźmy właśnie te najstarsze dzielnice Lizbony. Jest to miasto portowe, miasto kolorowe, wielu kolorów, bo przewijają się tutaj cała mozaika kultur. Przecież Portugalia w XIX wieku, w początku jeszcze miała dużo kolonii. I ci egzotyczni, kolorowi przyjezdni tutaj, oni będą usiedlali się głównie w tych starych dzielnicach przy rzece, w Alfamie, Murarii, Madragoa. I z tej mieszanki kultur, z tego połączenia kultur narodzi się ta muzyka. Początki fadu to były podziemie, można powiedzieć. No, także nie możemy powiedzieć, że od razu, gdy muzyka fadu powstawała, że ona od razu trafiła na wielkie sale koncertowe i była doceniana przez wyższe klasy, bo nie. I najprawdopodobniej fadu narodziło się w jednej z starych tawern, tych najstarszych dzielnic Lizbony. Później ona ewoluowała w czasie, kiedy w Portugalii skończyła się monarchia. Wprowadzono rząd republikański w 1910 roku. Fado stało się takim głosem ludu trochę. Te teksty przyjęły formę rewindykacyjnych tekstów uciśnionego ludu. 20 lat później, kiedy w Portugalii przejął władzę Salazar, początkowo jako minister skarbu, później premier, jemu będzie, można powiedzieć, jak sól wokół troszkę ta muzyka. Będą oni na rękę te rewindykacyjne teksty uciśnionego ludu i te idee komunistyczne, które zaczynają się tutaj do Portugalii przedostawać, i on będzie zwalczał fadu, ale powstanie problem, bo wtedy właśnie zacznie robić karierę, jak się okaże, najsłynniejsza, jak dotychczas fadystka wszechczasów, Amália Rodrigues. Ona będzie wtedy młodą dziewczyną, jak się okaże, genialnym głosem obdarzoną, która rozpocznie karierę nie tylko w Portugalii, ale i za granicą przede wszystkim. I on musiał coś z tym fantem zrobić. Będzie musiał zareagować, nie będzie mógł zabronić ludowi oczywiście słuchania tej muzyki, ale będzie starał się on razem ze swoim gabinetem propagandy przemycić do tej muzyki teksty reżimu, bo Salazar stał na czele gabinetu właściwie jednopartyjnego i to będzie 40-letni reżim panujący tutaj w Portugalii, więc w czasach reżimu jeszcze inne teksty będzie starała się przemycać propaganda, takie teksty, które będą przede wszystkim związane z prostym ludem, że jest kultem, nie wiem, rodziny, takich idei, kultem tego, że to nic, że jesteśmy biedni, że mamy mało, ale jesteśmy szczęśliwi. I te teksty do dzisiejszego dnia jeszcze wielu fadystów powiela. Zawsze, gdy jestem w jakimś klubie fadu, to gdy pani śpiewa, szczególnie jest taka popularna tutaj pieśń o Casa Portuguesa, czyli o portugalskim domu. No jedno jest pewne, teraz najsłynniejsi fadyści oczywiście to wielkie gwiazdy i nikt teraz już nie ma żadnych wątpliwości, że są gwiazdami zasłużenie. W Lizbonie poznajemy Pedro Caste, który jest właścicielem restauracji z muzyką fado. Sam gra tu na gitarze fado i jest w Portugalii cenionym artystą. Sou proprietário da mesa de frades e do restaurante que é da casa de frades que. Pierwotnie uczyłem się grać na pianinie. Do mojego domu rodzinnego przychodził często nauczyciel, ale w wieku 14 lat nie chciałem już grać na pianinie, a zacząłem grać na gitarze. Później studiowałem też ekonomię, ale to nie było dla mnie. Moim światem była i jest muzyka. I sekwencja foi do piano para guitarra portuguesa e desde aí é uma paixão. Do dziś pamiętam, kiedy dostałem swoją pierwszą gitarę. To były moje urodziny 21 lat temu. Dostałem ją od taty. Dwa tygodnie wcześniej, podczas lekcji z moim nauczycielem od gry na gitarze, gdy mój tata zobaczył, jak stroję gitarę i zaczynam grać, stwierdził, że będzie ze mnie dobry gitarzysta. I tak to się zaczęło. Fado kojarzy się z tęsknotą, smutkiem, utraconą miłością.
Czy taka właśnie jest ta muzyka? Tak się przynajmniej Polakom kojarzy przede wszystkim jako muzyka bardzo nostalgiczna, melancholijna. Ja bym do końca nie zgodziła się, że tematyka, która tam przewodzi, to tematyka straconej miłości czy nieszczęścia jakiegoś. Nie, przede wszystkim, jeżeli ktoś z nas rozumiał portugalski, to z łatwością mógłbym wyłapać, jak dużo w muzyce fadu jest wątków związanych na przykład z Lizboną, z życiem codziennym Lizbończyków, bo to jest jakby muzyka, która tutaj będzie powstawała, więc dużo jest takich tekstów opisujących takie z życia wzięte jakieś sytuacje. Owszem, przejawiają się motywy romantyczne, jakieś miłości. Też bardzo dużo jest fadu tekstów dedykowanych matce, przede wszystkim matce, portugalskiej matce, także bardzo zróżnicowana tematyka i powiedziałabym, że tylko kilka procent to tematyka poświęcona właśnie nieszczęśliwej miłości, że tutaj wszystkie jakieś uczucia nasze przelane ludzkie zachowanie są fadu. No i dużo Lisbon, Lisboa, Lisboa, Lisboa. Czyli radość, smutek, szczęście, te wszelkie emocje. Wszelkie emocje. Rzeczywiście jest to muzyka bardzo emocjonalna i może dlatego wielu Polaków bardzo lubi słuchać fadu, bo my jesteśmy też emocjonalni, my nie jesteśmy takim narodem szkiełka i oka właśnie, że wszystko analizujemy tak na chłodno. I tak Portugalczycy, oni też analizują świat przez pryzmat emocji, właśnie nie na chłodno i ta muzyka jest takim dobrym przykładem tego. E cinismo sem valia, para que tanta vaidade? Fado to nie tylko rodzaj muzyki, ale sposób na życie. Jeśli chcesz grać fado, nie musisz być dobrym muzykiem. Wystarczy, że znasz kilka akordów i możesz stworzyć z tego bardzo dobry dźwięk. Wystarczy, że to czujesz. To nie jest tworzone pod publikę, to jest muzyka dla nas. Pokazujemy w ten sposób swoje uczucia. Czasem ta muzyka jest radosna, czasem smutna, dlatego że śpiewamy o naszym życiu, o tym, co dobre i złe. Mówi się, że każdy może słuchać fado, ale tak naprawdę jest to muzyka dla Portugalczyków. Można też wprowadzić inne rozróżnienie na tych, którzy czasem słuchają fado i na tych, którzy słuchają jej codziennie. Rozumieją tę muzykę, nie jest to tylko muzyka, to jest ich życie. Gdzie można usłyszeć najlepszą fado? W jakich miejscach, w jakich restauracjach? No oczywiście dzielnice, z którymi najsilniej fado jest związane, to Madragoa, Alfama i Moraria. I do któregokolwiek klubu byśmy nie trafili, szczególnie w Alfamie, dużo jest bardzo klimatycznych klubów fadu, to możemy mieć pewność rzeczywiście, że wyjdziemy pełni wrażeń. Muzykę fado gra się późnym wieczorem. Ja na przykład wstaję po południu około 17, a kładę się spać nad ranem. Taki jest mój tryb życia. Dlaczego gramy fado o późnej porze? W dzień ludzie są zabiegani, zdenerwowani. Wieczorem uspokajają się. Wtedy dobrze słucha się fado. Pytamy Pedra, czy kocha swoje życie, czy zmieniłby w nim coś. Robię to, co lubię. Jestem człowiekiem niezależnym, bo mogę robić to, co chcę, kiedy chcę i to jeszcze w moim miejscu. To sprawia, że moje życie jest piękne. Myślę, że mogę powiedzieć, że mam fajną pasję i chyba talent. Gdybym pracował na przykład w supermarkecie, nikt nie biłby mi brawa za to, co robię. Oczywiście czasem mi coś nie wychodzi, ale wiem, kiedy gram dobrze, a kiedy źle i czuję, kiedy powinienem coś poprawić, zmienić. Zapraszam Was do wysłuchania mojej muzyki. Opowieść o muzyce fado kończy naszą radiową podróż po Portugalii. W cyklu audycji staraliśmy się pokazać Państwu Portugalię niezwykłą. Jej klimat, kuchnie, zabytki. Jeśli chcą Państwo zobaczyć to, co my, a nawet więcej, to zapraszamy do odkrywania na żywo uroków Portugalii. Naprawdę warto. Kolory Portugalii. Reportaż Anny Gawrońskiej. Audycja powstała przy współpracy z biurem Hermes Travel.